Z nami jest Andrzej Burchardt, trener Sokoła Ostróda. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Skromne zwycięstwo po rzucie karnym 1-0. Sokoło Ostróda pokonuje Ostrzy Biskupiec Pomorski. Trenerze, to nie był ciekawy z perspektywy kibiców mecz. Jedna bramka i to z rzutu karnego. Tych akcji było niewiele. To jest zły prognostyk przed tymi najważniejszymi meczami w sezonie? To, co powiedziałem bodajże przed tygodniem, czy wygramy 1-0, czy 10, czy tak jak ostatnio w 95 minucie 4-3. Dla nas liczą się 3 punkty zdobyte w tym meczu. Być może gdzieś tutaj, tak jak pan powiedział, tych sytuacji nie było dużo, ale naprawdę chłopacy zostawili kupę zdrowia, bardzo dużo sił kosztowało nas to spotkanie. Także myślę, że zasłużone mimo wszystko 3 punkty. To czy jeszcze jakieś kontuzje doskwierają zawodnikom? Nie, wykartkował się na ten mecz, właśnie dzisiaj odbył karę Karol Styś za 4. żółtą kartkę, za tydzień już będzie do naszej dyspozycji. Mimo tego, że gdzieś tam właśnie Karola nie było, wrócił Kacper Nowicki, więc praktycznie 1-1 udało nam się tą lukę zastąpić. Dzisiaj też to była szansa dla Czarka Korbusa, żeby zagrał od początku, czy dla Filipa Czerwonki. Uważam, że bardzo dobrze wywiązali się ze swoich zadań na boisku. Projekt Polonia Pasłęk już rozpoczęty. To jest jeden z najważniejszych meczów w całym sezonie. To ten pojedynek prawdopodobnie zdecyduje, która z tych ekip zachowa szansę na awans bądź baraże. Do tej pory skupialiśmy się tylko na, w tym tygodniu, w tym mikrocyklu treningowym, skupialiśmy się tylko na drużynie z Biskupca. Od jutra zaczynamy misję Pasmęk i jedziemy tam zdobyć 3 punkty i udowodnić to, że my zasługujemy na bycie na fotelu lidera.